inwestycja oznacza, że powiat żywiecki będzie miał szpital powiatowy. Jesteśmy jedynym projektem kompleksowym, czyli cały szpital kompleksowy dla mieszkańców wybudowany w tej formule. My nigdy nie mieliśmy pieniędzy ani możliwości kredytowych sfinansowania takiego szpitala. No więc wymyśliliśmy sobie, że może spróbujemy w ramach partnerstwa. Czyli mówiąc inaczej, może znajdziemy firmę, która nam wybuduje, sfinansuje, poprowadzi i oczywiście pod stałym nadzorem partnera publicznego, czyli powiatu, i po 30 latach po zakończeniu trwania tego partnerstwa przekaże z powrotem. Jeżeli uda się partnerowi prowadzić tu szpital pod naszym nadzorem, czyli musi te oddziały, które przejmuje od nas, cały czas prowadzić, to po 30 latach dalej do tego budynku nie włożymy złotówki, tylko go przejmiemy za darmo. Jeżeli któryś samorząd chciałby taki szpital wybudować, służymy pełnym 9-letnim od podpisania umowy doświadczeniem. Canada has one of the best healthcare systems in the world. Healthcare is always in evolution. Standards are always revised and changed and improved upon. Lessons learned today from what we are facing in COVID as a pandemic. Therefore, what we want to do and what we have planned to do and have already done in Żywiec is a continuation of that dynamic process. We are able to bring best practices from Canada and we are committed to implement best practices. Kapitał prywatny jest otwarty na taką współpracę i uważam, że w najbliższym czasie to będzie coraz bardziej popularna forma realizacji tych inwestycji. Jest to bardzo duża i kompleksowa inwestycja i myślę bardzo oczekiwana w regionie żywieckim. Sfinansowaliśmy 60% tej inwestycji, ponad 143 miliony złotych. Powstał cały szpital z pełną paletą usług, również ta część szpitalnictwa ratunkowa, która dzisiaj, jak wiemy, jest bardzo, bardzo potrzebna. Mamy już dzisiaj na rynku kilka udanych tego typu transakcji, a szpital jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo akurat służba zdrowia ma wiele potrzeb inwestycyjnych i w momencie, kiedy tych środków budżetowych brakuje, realizacja ich poprzez partnerstwo publiczne-prywatne jest jak najbardziej oczekiwaną i dobrą formą ich realizacji.